Cześć, jestem Norbert. W tym filmie opowiem Wam, jak zabezpieczać i malować miejsca trudne. Gdy wpadniemy na pomysł zmiany aranżacji w naszej firmie, domu czy mieszkaniu, nie musimy wydawać pieniędzy na ekipy remontowe. Wiele zmian możemy bez problemu zrobić sami. Wystarczy się do tego tylko solidnie przygotować. Prawidłowo i dokładnie nałożona farba sprawi, że nasze ściany będą prezentowały się elegancko w każdym świetle i z każdego miejsca w pomieszczeniu. Przed malowaniem ścian należy odpowiednio się do tego przygotować. W większości przypadków każdy z nas poświęca najwięcej uwagi wyborowi kolorów farb. To niestety jest tylko pewna część naszego planu. Bardzo ważne są także narzędzia potrzebne do użycia farby. Standardowe wałki czy szerokie pędzle doskonale sprawdzają się podczas malowania dużych powierzchni. Ale co mamy zrobić, gdy musimy pomalować trudno dostępne miejsca? Do malowania miejsc trudnych będziemy potrzebować następujących elementów: taśma malarska, kij teleskopowy, drabina, nożyk uniwersalny, folia malarska, rękawice ochronne, pędzle malarskie, wkłady do wałka malarskiego, kuweta malarska, mieszadło, wałek malarski, wkłady do wałka malarskiego, wiertarko-wkrętarka i farba lateksowa. W pierwszej kolejności zabezpieczamy podłogi folią malarską lub tekturą falistą. W kolejnym etapie czeka nas zabezpieczenie okien, parapetów, grzejników, lamp i innych elementów, takich jak meble lub wyposażenie AGD oraz grzejników. Bądźmy w swoich działaniach bardzo skrupulatni, dzięki czemu efekty naszego malowania będą jeszcze lepsze. Zabezpieczamy także kontakty, elementy armatury oraz listwy podłogowe. Idealnie do tego nadaje się taśma malarska. Zakryje ona wszystkie elementy i uchroni je przed zabrudzeniem farbą. Konieczne jest także wyczyszczenie, odtłuszczenie i odpylenie miejsc, które malujemy. Jeżeli jest taka konieczność, będziemy musieli uzupełnić ubytki oraz zagruntować powierzchnię. Zyskamy wtedy pewność, że świeża farba skutecznie i trwale pokryje powierzchnię. Do tych zabiegów polecamy preparaty gruntujące klejp G1 oraz klejp G2, a do uzupełnienia ubytków gładź klejp S1 lub klejp S4. Do malowania trudno dostępnych miejsc będziemy potrzebować wałek o średnicy od 1,5 do 3,5 cm i długości od 8 cm. Ten rozmiar pozwoli nam bez problemu pomalować szczeliny oraz krawędzie ścian. Do miejsc przy futrynach czy parapetach idealnie nada się pędzel. Do malowania polecamy farby lateksowe z serii Klejp Passion of Life. Ich dużym atutem jest to, że dzięki specjalnej recepturze nie chlapią, bardzo dobrze się rozprowadzają nawet w trudnych miejscach, a dodatkowo są matowe i antyrefleksyjne, co oznacza, że pokryją najbardziej wymagające powierzchnie. Niestety nie zawsze mamy dużo przestrzeni za kaloryferem. Dlatego do tych miejsc użyjemy małego wałka lub specjalnie zakrzywiony pędzel. Pamiętajmy także, aby miejsca trudne były dokładnie oświetlone, dzięki czemu będziecie dokładnie prowadzić narzędzie do uzyskania pełnego pokrycia. W marce Klejp Passion of Life znajdziecie farby lateksowe. Supernową, plamoodporną farbę, tworzącą powłoki o wysokiej odporności na plamy, charakteryzującą się najwyższą odpornością na zmywanie oraz szorowanie na mokro, którą zalecamy do pomieszczeń o wysokiej częstotliwości ruchu. Symfonię, farbę, która idealnie nadaje się do malowania dekoracyjnego, posiadającą niską emisję zapachową, a także która jest paroprzepuszczalna, co sprawia, że nasze ściany oddychają. Obie farby dostępne są w ponad 1200 kolorach.
Jeżeli chcecie, aby Wasze ściany lub sufity były śnieżno-białe, to zalecamy Wam użyć farby Clape Pure White. Farba charakteryzuje się doskonałym kryciem i czystością bieli, a dzięki minimalnemu poziomowi chlapania ogranicza stopień zabrudzeń. Gdy pomyślicie o malarzu, macie przed oczami obraz fachowca, który jest ubrudzony od stóp do głów od farby. Przy farbach z serii Passion of Life nie będziecie mieli tego problemu ze względu na recepturę, która sprawia, że praktycznie każdy mililitr farby pozostaje tam, gdzie został naniesiony. Jeżeli dokładnie okleimy taśmą wszystkie elementy zamocowane w ścianie, możemy z łatwością zamalować powierzchnię dookoła nich. W tym celu najlepiej skorzystajmy z niewielkich pędzli lub małego wałka. Narzędzia te pozwolą nam także precyzyjnie pomalować powierzchnię wkoło lamp i innych elementów oświetlenia czy zabudowy. Miejsca oddalone lub na dużej wysokości warto malować wykorzystując wałek z przedłużeniem w postaci teleskopu. Jeśli malujemy łączące się ze sobą ściany bądź sufit, a ściany malujemy na inne odcienie, to musimy wyznaczyć linię stanowiącą granicę pomiędzy kolorami. Do tego celu idealnym rozwiązaniem jest taśma malarska, którą naklejamy na jednej z pomalowanych wcześniej powierzchni po jej wyschnięciu. Do malowania narożników wewnętrznych powinniśmy skorzystać z mniejszego wałka zamiast pędzla. Pędzel może pozostawić niezbyt dobrze wyglądające smugi. Otwory okienne malujemy przy użyciu małego pędzelka, który pozwoli nam na precyzyjne naniesienie farby. Miejsca najbliżej ościeżnic drzwiowych pomalujemy małym wałkiem lub pędzlem. Jak poradziliśmy sobie z miejscami trudnymi, pozostała część malowania to będzie czysta przyjemność. Dlatego życzymy jak najlepszych efektów przy remontowaniu.